Ja tutaj zarobiłem ponad 500 000 złotych, 600 tysięcy, to jest paręnaście flipów, tak naprawdę. A to były tylko 4 mieszkania, które trzeba było położyć elewację, zrobić instalacje wszystkie i odebrać budynek. Flipy na domach. I jest potencjał w tym. Ja zrobiłem wiele flipów na domach. Nie tyle, co na mieszkaniach, muszę wam przyznać. Ale domy mają to do siebie, że są mniej płynne. A jak są mniej płynne, to znaczy? Ciężej je sprzedać, łatwiej się dogadać na niższą cenę i jeszcze inne formy finansowania. Czyli nie cash, tylko odroczenie płatności w czasie. Pierwsza sprawa. Druga sprawa. Barter. Tak. Z barterem nie jest tak łatwo, bo muszą być potrzeby spełnione tej drugiej strony, które w temacie, który wy macie. Ale odroczenie terminu płatności często się zdarza. Nawet jak widzieliście na moim filmie u cyganów. Oni też się na to zgodzili. I czasami ktoś sprzedaje nie dlatego, że potrzebuje kasy. I to musicie sobie zapamiętać. Ludzie sprzedają, bo chcą się pozbyć nieruchomości, która może być synonimem problemu. Często dom wybudowany przez rodziców, którzy już nie żyją, albo dziadków, wielopokoleniowy, stoi na tym osiedlu, nikt tam nie chce mieszkać, bo ten wyjechał za granicę, ta wyjechała do Warszawy, a ktoś tu został sam z tym i nie jest w stanie go utrzymać, albo to już jest, wiecie, komuna. Dom w fajnym miejscu, albo zbywalny, ale komuna. I co w tym momencie się dzieje? Zjawiam się ja. I pomagam takiej osobie rozwiązać problem. I przy domu, biorąc pod uwagę, że ten dom jest mało rotujący, z metra to wychodzi taka cena, że nie był mi w stanie tego wybudować, nawet z papieru. I ja mogę wynegocjować taką cenę i warunki płatności dla siebie, że jestem w stanie to wyremontować i sprzedać komuś jako gotowy produkt. I popatrzcie, bo być może dzisiaj nie patrzyliście na domy. One są i one są większym problemem, bo ludzie, którzy mają pieniądze, po paręset tysięcy, oni za szczotami raczej się nie rozglądają. Mało jest osób, które ma, nie wiem, 300, 500, 600, 800 tysięcy na taki typowy klocek z wielkiej, nie może nie z wielkiej płyty, ale klocek taki komunistyczny, jak się kiedyś budowało i chce sobie zrobić tam piękny pałacek. Mało jest takich ludzi. Są, ale jest ich mało. Natomiast łatwiej jest kogoś przekonać, żeby sprzedać im dom, niewiele droższy od mieszkania, ale dom, gdzie będzie wszystko nowe. Bo będą mieli zamiast 100 metrów, 200. W tych samych pieniądzach. To jest mój pierwszy projekt deweloperski. Projekt, nie na którym zjadłem zęby, ale na którym wyplułem mnóstwo krwi. I wtedy zacząłem robić kolejne projekty ze wspólnikami i już zacząłem robić te duże projekty. Bo ten robiłem sam. Za własne pieniądze albo za pieniądze właściciela. I tu jest też bardzo fajny model, bo takich tematów jest dużo. Za chwilę wam pokażę jeszcze. I ja ten budynek cały z działką, tam było 4 mieszkania, kupiłem zapłaciłem za niego 50 tysięcy złotych. Resztę ci ludzie odroczyli mi termin płatności na moment, w którym ja to skończę, czyli to wybuduję. I taką ważną lekcję, którą z tego wyniosłem, to jest to, że ta oferta była w moim biurze nieruchomości 2 albo 3 lata. Bo jeden z właścicieli firmy kiedyś powiedział, tu jest taka rodzina, byś jej pomógł, bo tam zmarł ten deweloper, przyjąłbyś to do swojej oferty. Ja mówię, spoko, wysłałem pracownika, mówię, masz, podpisz umowę, zajmij się tym. Ale widziałem, że to jakiś szrot jest, nie? No to nie byłem tym zainteresowany. I przez 2-3 lata ta oferta leżała w moim biurze. I nikt w niej nie widział potencjału. Ja też. Dopiero zobaczyłem w niej potencjał po 2 czy 3 latach, kiedy zacząłem myśleć w kategoriach robienia takich tematów. Kiedy już do tego dojrzałem. Nie zwykłe flipy na mieszkaniach, tylko coś trudniejszego, co da dużo pieniędzy. Ja tutaj zarobiłem ponad 500 000 złotych, 600 tysięcy, to jest paręnaście flipów, tak naprawdę. A to były tylko 4 mieszkania, które trzeba było położyć elewację, zrobić instalacje wszystkie i odebrać budynek. Natomiast takie tematy też są. Kto widział u siebie w mieście taki stan budowy porzuconą, którą można było dokończyć? Powiedzcie. No. Są takie tematy. Teraz trzeba się do nich dobrać, dokopać. One są. I pokażę wam na liczbach. Czyli po pierwsze, ja widziałem tam okazję, ja ją dostrzegłem, ja do niej dojrzałem, dorosłem do niej. Czyli mój gen inwestora trochę się podkręcił i byłem w stanie już myśleć, jak to kupić. Druga sprawa, że znalazłem tam przeznaczenie nowe, bo tam miały być mieszkania, później jakiś klub, różne inne opcje. Ale najważniejsza rzecz.
Ja to sfinansowałem alternatywnie. Mimo tego, że miałem ten cash na koncie, który mogłem zapłacić za tam było 500 000 chyba umówione, to ja to zapłaciłem, bo wiedziałem, że ci ludzie chcą się tego pozbyć, bo to stało 15 lat. I dla nich większą wartością jest to, że ktoś obieca, że za rok zapłaci, niż to, że to będzie stało dalej puste i ktoś może przyjdzie albo nie przyjdzie. To było dla nich wartością. I takich ludzi jest mnóstwo. I to jest fajne, że jakby, wiecie, ja to też mówię często na szkoleniu, ale nie każdym, więc powiem jeszcze raz, dobitniej. Wiecie, dlaczego większość ludzi nie kupuje w odroczonym terminie płatności? Bo nie proponuje. To mówię na waszym ostatnim czerwcu, brawo. Dzielny uczeń. Nie, naprawdę. Dlatego tylko, że nikt tego nie proponuje. Człowiek się sam nie domyśli, że pyta się właściciel, rozłożyć panu na raty czy w barterze? Nie. Cash na stół i to jest jedna opcja, którą ludzie widzą. A być może ten barter albo ta odroczona płatność byłaby lepsza dla nich. Nie? Szczególnie w sytuacji domu, to są mniej płynne tematy. W mieszkaniu już jest ciężej odroczyć płatność na więcej niż 2, 3, 4 miesiące. Da się, ale jest ciężej. I ja takich tematów z domami zrobiłem mnóstwo. Wiecie, dlaczego z domami to robię? Bo tam trzeba włożyć duży kapitał, zysk jest pewny, natomiast jest odroczony w czasie długo, więc jak mi wyjdzie wskaźnik zysku z kapitału, on wyjdzie za mały. Dlatego ja to opieram o dźwignię. Czyli mówię tak, mieszkanie kosztuje, nie wiem, dom kosztuje 400 zł i mówię tak, dam teraz 5 dych albo 100, resztę zapłacę po sprzedaży. Dlatego ja inwestuję tylko 100 w dodatku czy 5 dych plus remont ewentualny. I to jest mój wkład. Jak policzę sobie, że zrobiłem tym 8 dych versus 150 tysięcy, które wsadziłem, to ma sens. Jest super, ale jeżeli ja bym wsadził 400 zł i zarobił z tego 8 dych, nawet 9, to mało, po prostu. To już jest poniżej 20%. A nie wiem, czy to sprzedam w rok, czy w 8 miesięcy, czy w 15. Powyżej roku jeszcze mi się nie zdarzyło domu sprzedawać. Ale pamiętajcie, że ten remont trwa 3 miesiące przynajmniej, a jeszcze jak będzie w zimie, no to już się dłuży. Okej, zakup w barterze. Więc to jest kolejna z innych możliwości. I pokażę wam, okej, to jest właśnie, ja kupiłem to za 500 tysięcy, z tego 5 dych dałem w cashu, resztę dałem jako kompensata zapłaty w mieszkaniu. Powiedziałem, a co by było, gdyby nie zapłacił wam gotówce, tylko w mieszkaniu, które tam jest. Czyli od razu kupując coś, sprzedawałem coś. Nie? Czyli miałem pierwszego klienta. Ale oczywiście to nie było tak, że oni sobie, o, to my sobie weźmiemy to mieszkanko. Nie. Ja im powiedziałem tak, dam wam 350 tysięcy w gotówce, tu i teraz, albo 500 w mieszkaniach. Co wolicie? Wykończonych pod klucz do wynajmu od razu. On mam trójkę dzieci, to akurat bym miała tutaj dla nich. No właśnie, więc wolała wybrać tego gołębia na dachu, niż wróbla w garści. Tak trzeba to formułować, żeby po prostu dać tyle, żeby ktoś nie chciał tego. Być może dałbym więcej, ale to zawsze się mogę podnieść, prawda? Negocjacje się nie kończą po pierwszej ofercie. I zaufali mi ci ludzie, byli w stanie to zrobić i ja, wiecie, musiałem jakieś mieć pieniądze. Jedyny pieniądze, które ja wyłożyłem na tą budowę, na ten remont, jakbyście to nazwali, to jest 500 tysięcy na koszty. A już też pewnie kiedyś mówiłem, że nie trzeba było ich mieć. Firma budowlana mogłaby je sfinansować, może nie w tych czasach, które są teraz. Ale też mogę wziąć kredyt bankowy, ponieważ miałem czyściuteńką hipotekę. Mogę wziąć kredyt na remont tego. Mogę wziąć inwestora, który by się też wpisał na hipotekę. Ja miałem gotówkę akurat, miałem te 500 tysięcy w cashu, więc pomyślałem sobie, dobra, zrobię to taniej, bo mam cash, a jak masz cash, to masz taniej. Zazwyczaj. Nie? Więc chciałem to zrobić własnymi pieniędzmi. I zarobiłem na tym 600 tysięcy. I patrzcie, takich ruinek, takich tematów niedokończonych budów jest mnóstwo. Ktoś umarł, ktoś się zgubił, kogoś porwali, nie wiem, gdzie... Można go znaleźć. Albo spadkobierców. I teraz najlepszym możliwym sposobem na to, ażeby taką osobę spotkać, są sąsiedzi. Nie sąsiedzi, tylko sąsiedzi, którzy powiedzą wam, co się stało, jaka jest historia, oczywiście dołożą swoją bajkę, ale to oni wiedzą, gdzie jest ten właściciel i gdzie, co się z nim dzieje i jak go można ustalić. I patrzcie, takich różnych, nazwijmy to gargameli, jest mnóstwo. Ja wiem, że to jest szansa dla tych osób, które dzisiaj myślą, jak ten biznes zeskalować.